Manowska na kolacji pełnej afrodyzjaków. Potem dorożki, spacer. Ach, jak romantycznie. Marta Manowska wspiera uczestników prowadzonych przez siebie programów w telewizji w znalezieniu miłości. Jednak na temat jej życia prywatnego wiadomo niewiele. Aż do teraz. Gwiazda TVP pochwaliła się niezwykle romantycznym wieczorem. Wiemy, z kim go spędziła. Marta Manowska, gwiazdą telewizji polskiej, Marta Manowska skradła serca widzów, jako prowadząca popularnego programu Rolnik szuka żony. Gospodyni formatu zawsze wspiera uczestników, wysłucha i ma dla nich dobre słowo. Dzięki temu pokochali ją fani produkcji, a sama Manowska otrzymała angaże przy kolejnych projektach. Od 2019 roku pojawia się na ekranie także jako prowadząca Sanatorium Miłości. Gwiazda ma świetny kontakt ze starszymi osobami, dlatego cieszy się wśród nich sympatią. Niedawno można ją było oglądać także w The Voice Senior, gdzie wspierała uczestników show. Manowska rzadko wypowiada się na temat swojej prywatności. Gospodyni przebojowych produkcji w telewizji polskiej posiada konto w mediach społecznościowych, jednak próżno tam szukać informacji o jej partnerze. Wiadomo, że Marta nie ma dzieci. Swego czasu w mediach było sporo spekulacji na temat jej bliskiej relacji ze współprowadzącym z programu The Voice Senior, Rafałem Brzozowskim. Marta to super koleżanka, przyjaciółka z pracy, fajnie się nam razem prowadzi program, więc ktoś już zakłada, że coś jest na rzeczy. Ale ja się już przyzwyczaiłem do podobnych insynuacji, powiedział Faktowi Brzozowski w jednym z wywiadów i dodał, a z Martusią po prostu się lubimy, dograliśmy się jako prowadzący, bo jest super osobą. Wygląda jednak na to, że w życiu Marty Manowskiej doszło do zmian. Marta Manowska spędziła wieczór jak z bajki. Niedawno, prowadząca Rolnik szuka żony, pochwaliła się na Instastory z kadrami ze wspaniałego dla niej wieczoru. Marta Manowska spędziła go w restauracji, przy kolacji składającej się z przeróżnych afrodyzjaków. Nie obyło się także bez kwiatów. Pokazała ujęcia z klimatycznego spaceru, być może przejechała się nawet dorożką. Każdy może jej pozazdrościć takich romantycznych klimatów. Wszystko wskazuje na to, że Manowska świętowała swoje urodziny w towarzystwie przyjaciół. Nie szczędzili sobie miłych słów w social mediach. Zdjęcia z tego urokliwego wieczoru gospodyni Sanatorium Miłości, poniżej.